Anna Seniuk znów znakomicie dogaduje się ze swoim byłym mężem. Od lat nie byli ze sobą tak blisko. Małżeństwo Anny Seniuk i słynnego kompozytora Macieja Małeckiego skończyło się już kilkadziesiąt lat temu, jednak byli partnerzy ze względu na dzieci zawsze starali się być ze sobą w poprawnych relacjach. Ostatnio znów zbliżyli się do siebie i wszystko wskazuje na to, że połączą siły przy nowym projekcie artystycznym popularnej aktorki. Anna Seniuk zapisała się w historii polskiego kina. Anna Seniuk od lat należy do grona najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorek. Artystka w trakcie swojej długiej kariery zagrała w niezliczonej ilości filmów, seriali i spektakli teatralnych. Chociaż na przestrzeni lat miała okazję współpracować z wieloma wybitnymi twórcami i wystąpić w produkcjach, które na dobre zapisały się w historii rodzimego kina, największą sławę zawdzięcza jednak swojej roli w kultowym serialu Czterdziestolatek. Niestety w życiu prywatnym Anny Seniuk nie zawsze było tak kolorowo jak w życiu zawodowym. Artystka bardzo ciężko przeszła rozstanie ze swoim mężem, pianistą i kompozytorem Maciejem Małeckim, do którego doszło po dwóch dekadach. Anna Seniuk znów zbliżyła się do swojego byłego męża. Choć rozwód dla żadnej ze stron nie był łatwym doświadczeniem, artyści starają się być w jak najlepszych relacjach. Wszystko dlatego, że wciąż łączyły ich dwoje dorosłych dzisiaj już dzieci, syn Grzegorz Małecki i córka Magdalena Małecka-Wipicz. Pomimo tego, że para rozstała się już niemal 30 lat temu, do dziś zdarza im się spotykać podczas rodzinnych uroczystości. Wspólnie świętujemy, przecież cały czas jesteśmy rodziną. Mamy dzieci i wnuki, chcemy być blisko nich i z nimi w różnych momentach, zdradziła aktorka w rozmowie z Życiem na Gorąco. Anna Seniuk znów będzie pracować z byłym mężem? Ten wspólny czas sprawił, że byli małżonkowie znów stali się sobie bliscy. Jak się okazuje, Anna Seniuk po długich rozmowach w rodzinnych gronie wpadła na pomysł stworzenia spektaklu na podstawie tekstów Agnieszki Osieckiej. Postawiłam na to, co w życiu jest najważniejsze – relacje. Bohaterami jest małżeństwo, które rozstało się, ale przypadkowe spotkanie po latach sprawia, że zaczynają rozmawiać. To bardzo życiowy temat, zdradziła aktorka w tygodniku. Sztuka będzie zapewne bazować także na osobistych doświadczeniach Anny Seniuk i jej byłego małżonka. Ich historia potoczyła się bowiem w bardzo podobny sposób.